akcja węgiel. W Witoszycach rozwozimy węgiel na bieżąco. Tak samo jest w Jarocinie i w Mieszkowie. Sytuacja się znacznie poprawiła. Już w tej chwili obsługujemy tych mieszkańców, którzy do 13-14 grudnia wpłacili środki. Ja myślę, że w ciągu tygodnia obsłużymy wszystkich tych, którzy wpłacili w zeszłym roku środki. W tej chwili około 70% osób już dostało węgiel, którzy opłacili za węgiel w zeszłym roku. To jest, myślę, dobry poziom. No, lekkie spóźnienie jest, 2,5-tygodniowe poślizg. My jesteśmy gotowi przyjąć jeszcze więcej, tak żeby na bieżąco dostarczać węgiel, ale sytuacja jest w miarę opanowana, a co najważniejsze, to ten węgiel, który mieszkańcy otrzymują, jest dobrej jakości, dobrze się spala i to jest najważniejsze, że jest tańszy i lepszy niż ten, który gdzieś tam w innych miejscach jest. I myślę, że to jest duże zadowolenie mieszkańców. Nawet mamy listy pochwalne tutaj za obsługę i w Witoszycach, i w Jarocinie. Zadowoleni są i z obsługi, i z jakości węgla mieszkańców.